Witam was serdecznie, z tej strony Reaper i tym razem poprowadzę zagrajmy w Uncharted 2 Among Thieves. Jest to gra niebywale, no rzadko używam tego słowa, ale muszę użyć tego słowa akurat do, w stosunku do tej gry. Jest to gra epicka. Gdy pierwszy raz w nią grałem, po prostu szokowała mnie jej doskonałość. Świetna grafika, świetnie dobrani aktorzy do bohaterów, którzy są swoją drogą bardzo charakterystyczni. Świetne dialogi i oczywiście akcja, która wciąż jest na wysokim poziomie. Chociaż gra chyba ma już 2 lata, 3 lata? Nie jestem pewien. Tak czy siak, ta gra ma wszystko, by można ją nazwać epicką. I jeśli masz PlayStation 3 i nie masz tej gry, naprawdę tracisz bardzo wiele. W pierwszą część grałem, no może jakieś tam demo, ale no jakoś nie czułem pociągu do pierwszej części. Drugą część nie grałem w demo, ale pomyślałem sobie, że warto sprawdzić tą grę, bo strasznie dobre oceny zbierała i nie pożałowałem, gdy ją kupiłem. Ale bez zbędnego gadania, bo tylko słodzę. Tak, zacznijmy grę od nowa. Tak, jeszcze wspomnę o tym, że mam do wyboru język, no. Czyli, czy mogę wybrać całkowity dubbing po polsku, albo dubbing angielski z napisami polskimi. Ja oczywiście wolę zachować napisy polskie i dubbing angielski, ponieważ lepiej to wygląda, bardziej profesjonalnie. Nie żebym miał coś do tych aktorów polskich, którzy też się dobrze sprawili, jednak no lepiej wygląda to po angielsku w oryginale. Pogramy na normalnym. Mam nadzieję, że nie będę za dużo ginął w tej grze. Niestety, gra jest dość trudna. I ekrany ładowania też są dość długie. Chociaż nie jestem pewien, czy tylko nie ten pierwszy ekran ładowania. Mam nadzieję, że nie muszę tłumaczyć, kim był Marco Polo. What's going on? That's my blood. That's my blood. It's a lot of my blood. Niezbyt w miłej sytuacji się obudził Drake. Wow. Trzeba przyznać, że jak na kolesia z plamą krwi na brzuchu, dobrze się trzyma. System sterowania jest tu dość podobny do tego z Assassin's Creed'a. Ale jak widać właśnie, już na samym początku jesteśmy zaskoczeni, no co się dzieje tak naprawdę. Od razu jesteśmy rzuceni w środek akcji. Ah!
będę prawdopodobnie mniej mówił podczas tego zagrajmy, ponieważ gra na padzie w tą grę naprawdę potrzebuje większego skupienia się. Wow! Tego jeszcze nigdy nie miałem. A tak dla jasności, no grę przechodzę chyba trzeci raz. Ciekawie właśnie są te zrobione przejścia, jak widzicie, czasami trudno zauważyć, taka dobra grafika tu jest, czasami trudno zauważyć, w którą stronę trzeba iść. Buy me a drink, sailor. Harry Flynn? Hey! What the hell are you doing here? I'm looking for you, mate. Uh-oh. Should I be flattered or worried? Maybe a bit of both. Come here. I've got a job for us. Really? A client is willing to part with a huge sum of cash if we acquire a certain object for him. All right, I'm listening. Now, you're not gonna like this. Oh, no. No, you're out of your mind. Yeah, you just hear me out for a second. Flynn, we both know two people who were killed trying to lift something out of this place. And one who made it out. Yeah, barely. I can't do this without you, Drake. You're the only one who's cracked it, and you know better than anyone it's a two-person job. No, no, no. Three, actually. Right. And speak of the devil, here she comes now. What? Chloe Fraser. Nate. Drake. Nathan. Drake. Hello, Harry. Chloe here's one of the best drivers in the business. She'll take good care of us. I bet. Right, look. I've got it all figured out. We go in through the sewer. Loving it so far. That puts us in the courtyard. From there, we scale up the wall, run across the rooftops, and just drop down into the exhibit hall. Bob's your uncle. And what is worth all this trouble, I hear you ask? I didn't, but go ahead. But that's it. An oil lamp. Yeah. It's worthless. I don't get it. Neither do we. That's why we tracked you down. Well, it sounds like you're working for a nutcase. Some collector who's got too much time and money on his hands. And by the way, this is not worth any of it. But there's more. How's your 13th century Latin, mate? Where'd you get this? Borrowed it from the files of the nutcase. In Trebizond, we were set upon by thieves. Father, Maffeo, and I were robbed of our greatest treasures. This was written by Marco Polo. Yes, that much we were able to work out. Unfortunately, the rest of it's nonsense. Hey, hold on. So that it should not fall into the wrong hands, I concealed my great sorrow in the unlikeliest place. The light of the great Khan shelters the fate of the 13. See what I mean? It's just gibberish. He's talking about the lost fleet. Yeah. I know. Someone want to fill me in? Marco Polo leaves China with 600 passengers and 14 ships loaded down with treasure from Kublai Khan. Now he lands in Persia a year and a half later with only one ship left and only 18 passengers. Now he recorded
every detail of his journey, but he never told what happened to all those ships and the passengers. So somewhere out there are 13 ships loaded with the Emperor's treasure waiting to be found. Yeah, and that is what your client is after. Hey, look at this lamp. It's covered in Mongolian script. It must have been a gift from Kublai Khan. The light of the great Khan shelters the fate of the 13. Marco Polo hid something inside this lamp. Something that pinpoints the site of the lost fleet. So, we're dicking this guy over, right? Damn Absolutely. Straight. Absolutely. You in then? What the hell? I mean, what could possibly go wrong? Zdrowie wasze w gardła nasze. Ale bajzel. O, właśnie. Tam mogliście zauważyć, coś się świeci. O, Nate. Cyk. W całej grze są ukryte takie... No. Artefakty, no jak to powiedzieć. Skarby, o, skarby. Nie wiem do końca, co on daje. Znaczy, odpowiednia ilość, jak zebrana, daje achievementa. Wow, wow, wow. Drzewo ratuje nam życie. Bardzo fajny efekt śniegu, prawda?